Hejka, z tej strony Łukasz Haran z Antyramy. Witam Was w kolejnym już Miastoranku, czyli rozmowach o codzienności miejskiej. I to dzieje się w ramach Street Cloud, czyli mikrotelewizji o kulturze miejskiej. Transmitujemy dzisiaj do Was z zupełnie nowego miejsca, z Wolno w Katowicach. Jest to miejsce, które otworzyło się tuż przed lockdownem. I no niestety był lockdown, nie musiało się zamknąć. I teraz powoli wraca do życia. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że otworzy się ono we wrześniu. Więc serdecznie Was zapraszamy do Wolno we wrześniu Kochanowskiego 14 w Katowicach. Patronem dzisiejszego odcinka jest grupa wydawnicza Foxal. I tak jak informowaliśmy tydzień temu, z tej okazji jest pewien konkurs, a ten konkurs wiąże się z dzisiejszym gościem, ponieważ dzisiejszym gościem Miastoranka będzie w końcu Grzegorz Piątek, czyli krytyk architektury i publicysta. A ten konkurs, w tym konkursie można wygrać książkę Najlepsze miasto świata, która jest o odbudowie Warszawy w latach 44-49. Konkurs miał się skończyć dziś, ale stwierdziliśmy, że to trochę nie w porządku, że ten live się nie odbył i jakby mieliście mniejsze szanse dowiedzieć o tym konkursie. Więc wystarczy odpowiedzieć w komentarzu pod tym programem na dość proste pytanie i teraz ono się Wam pojawi na ekranie. I to pytanie brzmi, jakie jest dla Ciebie najlepsze miasto świata i dlaczego? W komentarzu odpowiedź, czas do jutra. Więc czekamy na Wasze komentarze. Dla zwycięzców ta oto książka, o której zresztą też dzisiaj będę mieć przyjemność z Grzegorzem Piątkiem rozmawiać. A o czym z tym Grzegorzem Piątkiem porozmawiam? Porozmawiam z nim oczywiście o tej książce. Porozmawiam z nim o tym, czy w ogóle są nam potrzebne zabytki architektury. I zapytam go, o co chodzi z wiarą architektury, jak osoba niepraktykująca może w tą architekturę wierzyć. Dodatkowo chciałbym Wam bardzo podziękować za wpłacone środki na naszą zbiórkę na start. Skończyło się to na kwocie prawie 1800 zł, dzięki czemu będziemy dla Was realizować jeden program więcej miesięcznie. Już wkrótce też ruszy nasz Patronite, ale o tym porozmawiamy sobie jak ruszy. Dobrze, koniec mojego monologu, koniec mojego gadania. Pewnie wszyscy czekacie na rozmowę z Grzegorzem Piątkiem, więc zapraszam Was na kolejny już Miastoranek. Cześć Grzesiek, słyszymy się? Cześć, cześć, dzień dobry. Ja Cię słyszę bardzo dobrze. Mam nadzieję, bardzo się cieszę, ja Ciebie też. Ja też mam nadzieję, że Polska nas słyszy. Polska, proszę, dajcie znać, czy nas słyszycie w komentarzach. Grzesiek sam o sobie pisze tak. W wieku 6 lat dostałem książkę Pomniki Warszawskie. Zacząłem się interesować historią stolicy i do dzisiaj mi nie przeszło. Z wykształcenia jestem architektem, wierzącym, ale nie praktykującym. Piszę, wykładam, opowiadam, oprowadzam. Złapaliśmy Cię, Grzesiek, po Twoim tournée promującym najlepsze miasto świata. W końcu się udało, bardzo się cieszę. I takim moim pierwszym pytaniem na rozgrzewkę jest pytanie, myślę, które powinno zawsze wracać, czy podczas tego tournée nie miałeś żadnych obaw koronawirusowych, czy to nie było stresujące spotkania z ludźmi, rozmowy, wykłady? Spotkania nie są stresujące, spotkania są dużą radością i myślę, że to jest taka jedna z najbezpieczniejszych rozrywek w tych warunkach, kiedy jest się na przykład na dziedzińcu, tak jak tydzień temu Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, na wolnym powietrzu, krzesła są równo rozstawione, nie ma więcej osób niż krzeseł, niestety. Gorzej jest z pociągami, to co się dzieje w komunikacji to jest koszmar, ta kompletna niesubordynacja maseczkowa i no, pretensje wręcz, kiedy się zwraca uwagę, no, to nie napawa optymizmem na przyszłość. To prawda, jakby sam temat koronawirusa jest długi i obszerny i do niego jeszcze zapewne wrócimy, ale jeszcze chciałbym Cię zapytać o aferę związaną z mostem nad Jeziorem Pilchowickim.
Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest 114-letni most, który właśnie prowadzi nad jeziorem Pilchowickim, jest nieaktywny. No i nasze ministerstwo dogadało się z twórcami Mission Impossible 5, żeby ten most zagrał most szwajcarski i żeby został wysadzony. Co ty na ten temat sądzisz? I to jest takie pytanie, które myślę, że poprowadzi nas do dużego pytania związanego z tym, czy w ogóle zabytki w takiej ilości, jak są obecnie, są nam w ogóle potrzebne. Wiesz, w tej aferze z mostem Pilchowickim najbardziej mnie dziwi to, że zresztą to jest w kontekście mojej książki też, prawda, i w kontekście budowy Warszawy, gdzie ludzie mnie często pytają, co ja sądzę o tych cegłach, co pojechały z ziem odzyskanych na odbudowę Warszawy i o tym, że rozbierano ruiny Wrocławia czy Szczecina, czy mniejszych miasteczek po to, żeby tę Warszawę zbudować z tych cegieł. I wydawałoby się, że takie lekkie podejście do dziedzictwa poniemieckiego jest już przeszłością, prawda, że można sobie lekką ręką coś rozwalić właśnie na ziemiach zachodnich, no bo to nie jest nasze. Ja myślę, że tak psychologicznie to działa też w przypadku tego mostu, że gdyby to było dziedzictwo takie stuprocentowo polskie, gdzieś na Kielecczyźnie albo w Krakowie, no to byłby, to ministerstwo tak by do tego lekko nie podchodziło. Tymczasem mamy wiceministra kultury, który tłumaczy, że o pieniądzach za chwilę, że no nie każdy stary budynek jest zabytkiem, coś bla. I no pewnie tutaj też jest taki mechanizm, że ktoś powiedział jakąś głupią decyzję i teraz trzeba jej bronić. To jest bardzo znany mechanizm w polityce, że się do upadłego broni jakichś głupich decyzji, bo już się nie wypada się wycofać albo ktoś by poniósł jakieś konsekwencje, więc teraz trzeba tłumaczyć. Na szczęście wczoraj przeczytałem jeszcze wieczorem, że Dolnośląska Konserwator Zabytków zapowiada, wszczęła procedurę wpisywania tego mostu do rejestru zabytków, że Polskie Linie Kolejowe, które są jego gospodarzem, też raczej nie życzą sobie tego, żeby ten most rozwalać. No zobaczymy, jak dużo lokalnym siłom starczy, lokalnej władzy starczy determinacji, czy jakiś telefon z Warszawy i obietnica jakiś miraż kilku milionów złotych na przykład na odbudowę mostu nie załatwi sprawy. Ja trzymam kciuki, żeby ten most jednak nie wybuchł, bo to, no to jest strasznie też kolonialne, prawda, że jest wielka amerykańska produkcja, dajmy im rozwalić wszystko. To mi przypomina takie opowieści z Berlina po wojnie, kiedy radzieccy filmowcy kręcili film o zdobywaniu Berlina przez Armię Czerwoną i jeszcze bardziej burzyli ruiny po to, żeby fajnie wychodziły sceny z czołgami. Tak, kibicujemy, żeby tego mostu jednak nie udało się zburzyć. Ale to pytanie ciągnie mnie do zagadnienia o przyszłość w ogóle zabytków, bo jesteśmy w XXI wieku, powoli zaczynamy, nawet już nie powoli, oceniać nasze dziedzictwo wieku XX. Coraz więcej obiektów z wieku XX też wchodzi w tą sferę, myślę, że już możemy mówić o tym jako zabytkach. I czy my w Europie, myślę to szczególnie Europie, nie zaczniemy za chwilę w tych zabytkach tonąć? Czy nie jest ich powoli już za dużo? Czy to nie jest tak, że do wszystkiego podchodzimy praktycznie tak samo, z równą świętością? Czy to jest dobre podejście? A może w ogóle kompletnie się mylę? Wiesz, rzeczywiście ja też mam taką refleksję, że Europa nigdy nie była jeszcze tak bardzo uzabytkowiona i też tak wyremontowana jak teraz. Nawet te zabytki są jak nowe w wielu przypadkach. I czy to nas przypadkiem nie ciągnie jakoś za bardzo w jakąś sferę nostalgii, która nie pozwala myśleć o przyszłości. Dla mnie jednak to nie jest bardziej problem tego, ile jest zabytków, tylko tego w Polsce, mówię o Polsce, bo na tym się najlepiej znam, że to jest dość chaotyczne, że się wpisuje bardzo dużo interwencyjnie, że też rejestrów zabytków się nie rewiduje, tak samo jak się nie rewiduje zbiorów w muzeach. Być może należałoby mieć odwagę, żeby w jednym czy drugim dużym muzeum zrobić przegląd i zdecydować, że 10% zbiorów jednak się wyprzeda, bo to samo magazynowanie, konserwowanie staje się takim zadaniem samym w sobie. Także to jest tragedią, że ochrona konserwatorska jest dość chaotyczna, że często cenny zabytek jeden jest niewpisany, a inny taki pośredni
Jest, bo ktoś w odpowiednim momencie się postarał. A co powinniśmy w takim wypadku, Grzesiek, z tymi zabytkami robić? Bo jak mówię, moim zdaniem za chwilę, mimo tego chaosu, o którym mówisz, to no, duża część miast przynajmniej będzie uzabytkowiona, że takiego słowa użyję. I czy powinniśmy jakoś się przetwarzać? Może burzyć, a może kompletnie inna wizja na to u ciebie w głowie się rodzi. Wiesz, ja jestem legalistą, więc jak już coś jest w tym rejestrze, to nie burzyć. Natomiast myślę, że takim naszym największym wyzwaniem jest to, żeby to dziedzictwo nas nie ciągnęło w dół, to znaczy, żeby po pierwsze nie powodowało na przykład ogromnych kosztów dla właścicieli budynków. Ja na przykład mówię tutaj przede wszystkim o budynkach mieszkalnych, wiesz, że masz sytuację tak jak ja, że jest wspólnota mieszkaniowa, masz tyle pieniędzy, ile masz, bo ludzi bardziej nie obciążysz funduszem remontowym, a jednak jesteś zabytkiem klasy Wawelu, teoretycznie, bo jesteś w rejestrze i musisz wszystko uzgadniać, wszystkie najdrobniejsze naprawy. Być może, kiedy zabytków robi się tak dużo, to trzeba pomyśleć o jakichś formach pośredniej, luźniejszej ochrony, tak żeby nie trzeba było rzeczywiście dla każdego budynku tworzyć kompleksowych projektów i każdego grama substancji zabytkowej chronić, bo to się robi po prostu nierealne, to się robi utopijne. Druga rzecz, która nas ciągnie na dół, jeśli chodzi o zabytki i jeśli chodzi o uzabytkowienie miast, to że za uzabytkowieniem idzie turystyzacja. I to jest duże niebezpieczeństwo. Ja teraz mieszkam jedną nogą w Gdańsku, gdzie właśnie jestem zresztą, pozdrawiam Gdańsk, gdzie cała strefa staromiejska w ciągu 10 lat ostatnich zupełnie świadomie przez władze miasta, przy pomocy władz miasta jest uturystyzowana. Na przykład preferuje się knajpy przy targach na lokale i nawet mimo, że tych knajp już jest wystarczająco dużo, to ta polityka dalej idzie prawem inercji w te strony. Airbnb, knajpy, coraz lepiej odnawiane zabytki. I to jest też to jest coś, co jest takim problemem strukturalnym, żeby się miasta nie zamieniały w taką piękną strefę kosztowną, dobrze wyremontowaną dla gości i takie coś średniego, brzydkiego dookoła, gdzie się żyje i mieszka. No to mówię w Krakowie, Kraków A i Kraków B, tam chyba te różnice najbardziej widać. Jest coś w tym, co mówisz, że jednak ja mam wrażenie, że nasze miasta stają się coraz większymi skansenami i absolutnie oglądajmy, delikatnie używajmy, ale wszystko w jakichś takich ramach właśnie spojrzenia turystycznego, a nie spojrzenia użytkowego. To nawet tutaj w Katowicach powoli zaczyna być widoczne w kontekście turystyki samej biznesowej, że jednak ten nacisk jest nakierowany nie na użytkowanie przez mieszkańców, ale przez biznesmenów i turystów. No dokładnie. Chciałbym wrócić. Miasta nie ma bez mieszkańców. Miasta nie ma bez mieszkańców, chciałem podkreślić. Miasto jest przede wszystkim dla nas tutaj, a nie dla tych, którzy przyjeżdżają i znikają. Musimy o tym przypominać naszym władzom. Dokładnie tak. I to nas pięknie kieruje do twojej książki Najlepsze miasto świata. Ja sobie ją przeczytałem i dla mnie to oprócz jakby myślenie o architekturze, wspaniały obraz dziejów, wspaniały obraz ludzkich historii. I tutaj zacząłem zastanawiać się, czy my jako Polacy jesteśmy jeszcze na tyle mocni, żeby taką mobilizację wykazać. W sensie tutaj zmobilizowaliśmy się bardzo pozytywnie, a jednak jak myślę o mobilizacji w Polsce współczesnej, to jest to mobilizacja negatywna, czyli podsumowując, wtedy chcieliśmy, żeby było lepiej, dzisiaj chcemy, żeby nie było gorzej. I ten obraz moim zdaniem w tej książce bardzo mocno wybrzmiewa, że chcemy, żeby było lepiej, chcemy, żeby Warszawa była najlepszym miastem świata. Czy w ogóle jest to dzisiaj realne, czy to tylko aż tak ekstremalne sytuacje, jak właśnie no, katastrofalna wojna, która zniszczyła praktycznie wszystko, doprowadzają do tego w Polsce? Rzeczywiście nie byłoby tej wielkiej przebudowy Warszawy, wielkiej modernizacji, gdyby nie wstrząs, ale sam wstrząs jeszcze nie wystarczy. Muszą być pomysły, które czekają, muszą być ludzie, którzy mają te pomysły i oni walczą, bo mogłoby się skończyć tak, że Warszawa po wojnie jest odbudowywana na tej starej strukturze, że ludzie wracają, czy obojętnie, czy prywatni ludzie, czy instytucje
i jakoś tam sobie te domy remontują, odbudowują i miasto wraca mniej więcej do przedwojennej struktury. Tymczasem znalazło się bardzo silne środowisko ludzi, którzy jeszcze przed wojną byli przekonani, że ta struktura miasta jest zła, niewydolna, nienowoczesna, niehigieniczna, wreszcie nieestetyczna i że trzeba wykorzystać te szanse na zmianę. I to jest właśnie piękne w tej historii i w mentalu tego pokolenia, że ono miało odwagę snuć wizje, które w latach 30. jeszcze mogły się wydawać utopijne, lekko nierealistyczne. Można było brać tych ludzi za tych urbanistów, inżynierów, architektów, konserwatorów, za marzycieli, ale okazało się, że to marzycielstwo już podczas okupacji, kiedy miasto było coraz bardziej zniszczone, kiedy właśnie można było sobie wyobrażać coraz śmielej pewne korekty, okazało się, że to marzycielstwo do czegoś się może przydać. I myślę, że to jest to, czego nam mentalnie trochę brakuje w naszych czasach. Znaczy, że przy wszystkich danych, które mamy do przerobienia, dostępnych na wyciągnięcie ręki, my bardzo lubimy prognozować, tworzyć jakieś takie foresighty, zastanawiać się, co będzie, co jest nieuniknione, prawda? Na przykład, jak będziemy mieszkać w 2050 roku. Próbujemy wywróżyć na podstawie naszych danych, które mamy teraz, jaki świat będzie. Tymczasem nie wyobrażamy sobie, jaki chcielibyśmy, żeby był. To też jest, myślę, też bolączka polityki, która ma tyle fokusów, tyle sondaży, tyle danych, że może tym, że zamiast tworzyć wizję, zamiast tworzyć taką ofertę zmiany rzeczywistej, raczej zastanawia się, co ludzie chcą usłyszeć, albo co za rok czy dwa stanie się w sposób nieunikniony i jak na to polityka powinna zareagować. Także mój apel i taka moja refleksja po pisaniu tej książki jest taka, że powinniśmy bardziej zastanawiać się, czego chcemy i wtedy próbować te zmiany osiągnąć, niż w kółko przewidywać, prognozować, co i tak się stanie i przygotować na to nieuniknione rzekomo. Co pewnie się i tak nie stanie, bo prognoz można produkować w nieskończoność, a co się stanie tym, co będzie tym scenariuszem zrealizowanym, to dowiemy się dopiero, jak się zrealizuje. Zdecydowanie zgadzam się, że brakuje nam tej strefy marzeń, a zostaje nam tylko niestety sucha prognoza, która najczęściej wcale nie jest też długoterminowa. Ale to prowadzi mnie do pytania o Warszawę dzisiaj. Czy tamta Warszawa, która była symbolem marzycielstwa, może zostać przełożona na dzisiejszą Warszawę? Czy Warszawa stać, żeby była takim europejskim wzorem, jak na przykład Wiedeń, który obecnie rwie asfalt i beton, żeby redukować wyspy ciepła i też podąża takim, wydaje mi się, że trochę marzycielskim, trochę utopijnym, ale jednak opartym na danych w kontekście tego, że chce sobie zbudować raj, wyspę nie ciepła, tylko wyspę dobrego klimatu? Warszawa nie jest na pewno idealnym miastem, ale wiele z jego zalet wynika właśnie z tej wielkiej przebudowy, która dokonała się przy okazji odbudowy. To znaczy choćby ta ilość zieleni, którą mamy, która jest na wyciągnięcie ręki, to nie jest taka statystyczna zieleń, że ojej, teraz wygląda trochę, jakbym się śmiał z Katowic, miasta ogrodów, gdzie ilość zieleni w granicach miasta powoduje, że statystycznie tej zieleni jest dużo, ale w centrum ona nie jest aż tak odczuwalna, prawda? Tymczasem w Warszawie... Zdecydowanie tak. W Warszawie można mieszkać w ścisłym centrum, mieć za oknem drzewo, można mieć za rogiem jakieś burzane zieleni, zupełnie niemiejskie nawet. I to jest wspaniałe. W czerwcu przyjechałem do Warszawy, stanąłem na przystanku autobusowym przy trasie Łazienkowskiej i zamiast spalin poczułem nagle taki zapach, jakbym wszedł za kimś do windy za mocno wyperfumowanym, po prostu drzewa wszystkie tak pachniały po deszczu. I to jest coś, czego w Warszawie można doświadczyć i myślę, że powinniśmy po prostu to rozwijać. Ta rewolucja, mówimy teraz Wiedeń, prawda? Ale w Warszawie coś bardzo odważnego, coś bardzo radykalnego się zdarzyło też 75 lat temu i wystarczy to pociągnąć. Nie wszystkie pomysły były genialne, ale na przykład właśnie to zazielenienie, to rozróżnienie zabudowy, to jest coś, czego wystarczy teraz po prostu to chronić i nie spieprzyć.
A widzisz tą chęć ściągnięcia, czy jednak raczej odejście w kierunku swoich pomysłów, swoich... Czy w ogóle, wiesz, to jest w ogóle temat, bo jakby tematy obecnie w naszej debacie publicznej to są tematy społeczne przede wszystkim, mniej przestrzenne. Czy to nie jest tak, że te tematy przestrzenne zostały trochę zapomniane i przez to niestety to wszystko będzie pikować coraz bardziej w dół i w dół? To jest bardzo dobre pytanie, bo też długa perspektywa się bardzo źle sprzedaje, wiesz, w marketingu politycznym na przykład tak zwanym, że ludzie, i to nie należy się dziwić, lubią szybkie efekty, co zresztą też po wojnie rozumiano, próbując działać jakoś tak punktowo, jakąś szybką zmianę załatwiać w konkretnych miejscach po to, żeby zwizualizować te zmiany, a nie kazać ludziom czekać na efekty 10 czy 20 lat. I ta właśnie ta niecierpliwość jest największym chyba wrogiem wizjonerstwa. Wtedy była taka wyjątkowa sytuacja jednak, że przez kilka powojennych lat nie trzeba było się liczyć przynajmniej z opinią ludzi. Jeszcze jakiś taki entuzjazm działał, jakieś takie poczucie solidarności, że musimy wszyscy trochę pocierpieć po to, żeby było lepiej za ileś lat. No potem rzeczywiście wspólnota się coraz bardziej rozleniwia, chce mieć od razu efekty i z tym musimy się w takich normalnych czasach, jak teraz, liczyć. Czyli trzeba działać po prostu na dwóch prędkościach. Muszą być szybkie efekty po to, żeby zwizualizować, jak ta zmiana szersza może wyglądać, a poza tym spokojne, równomierne działania. I ja w Warszawie widzę coś takiego w tej chwili, na przykład w kwestii uspokajania ruchu. To są rzeczy, które się dzieją, przez lata sobie ich życzyliśmy, na przykład zwężanie arterii głównych w centrum, czy uspokajanie ruchu na mniejszych śródmiejskich ulicach. To się dzieje w zasadzie teraz bez wielkiej akcji propagandowej, a może szkoda. Może to jest taka pełzająca zmiana, którą dopiero trzeba chcieć dostrzec. Brzmi to dobrze i brzmi to synergicznie i zgadzam się też w 100% z Tobą, że powinna być perspektywa krótko i długoterminowa, ale niestety w Polsce tej długoterminowej bardzo często bardzo brakuje. Ale mówiłeś też o wizjach i tutaj, żeby snuć pewne wizje i marzenia, również, oczywiście nie tylko, potrzebni są architekci i urbaniści. I w wywiadzie dla Noise powiedziałeś tak, dziś prawie wszyscy architekci pracują komercyjnie. To jedyny model wykonywania zawodu, zresztą na własne życzenie. W późnym PRL-u architekci byli niezadowoleni, że mogą pracować tylko w zasadzie dla państwa. Teraz wszyscy pracują na zasadach rynkowych, a lepiej byłoby, gdyby ta część środowiska, która chce projektować rzeczy przydatne społecznie, mogła pracować bezpośrednio dla państwa czy dla samorządów. Jaka jest przyszłość tego zawodu? Bo to jest piękna nauka, też jakby patrząc na twoją książkę. I faktycznie tak jest, że obecnie ten zawód jest związany tylko i wyłącznie z wolnym rynkiem. Jak to się powinno rozwiązać? Też chodzi o to, żeby w jakiś sposób było sprawiedliwie, prawda? Że ci, którzy pracują do państwa, nie czują się pokrzywdzeni, że nie mają takiej wolności, jak na przykład ci pracujący na wolnym rynku. Jak widzisz tą przyszłość? Oczywiście zdrową, wymarzoną. Może porozmawiajmy o marzeniach, to chyba będzie najlepsze. Uważam, że będzie tylko jak chciałbym, żeby było. No i uważam, że potrzebujemy po prostu tych dwóch modeli praktykowania zawodu. Jednego rynkowego, jeśli ktoś chce stawiać willę dla bogaczy albo projektować domki do katalogów, mówię to bez pogardy, to jest absolutnie potrzebne, albo budować centra handlowe, proszę bardzo, niech to robi, tylko niech ten model wykonywania zawodu nie będzie też przykładany do takich zadań publicznych, jak na przykład tworzenie planów urbanistycznych, czy projektowanie szkół, czy innych budynków publicznych powtarzalnych. I jeśli spojrzeć na to tak z dystansu, to okaże się, że zabija trochę naszą architekturę to, że właśnie chcąc wybudować szpital albo szkołę, staje się do przetargu, prawda? Bo wtedy decyduje cena i potem też jest projektowanie polega na boksowaniu się z tą wynegocjowaną stawką, z tym wynegocjowanym kosztem. Ja życzyłbym sobie, żeby jedni architekci mogli właśnie pracować rynkowo dla klientów rynkowych,
ażeby do zadań publicznych powstawały publiczne pracownie przy samorządach miejskich czy wojewódzkich, przy instytucjach państwowych. Na przykład dlaczego przy Ministerstwie Edukacji, dajmy na to, czy nie miałaby powstać jednostka, która projektuje szkoły i w tym się specjalizuje, uczy się na własnych błędach, poprawia te typy, które już opracowała, albo dlaczego przy samorządach miejskich nie miałyby istnieć bardzo silne pracownie urbanistyczne miejskie, które zajmują się wyłącznie projektowaniem planów miejscowych i planów dla tego właśnie miasta. Znów wyciągając wnioski z poprzednio zrobionego planu, widząc synergię między poszczególnymi rejonami, a nie na takiej zasadzie, że na każdy plan miejscowy rozpisywany jest przetarg i wygrywają to raz jedna, raz druga pracownia. Uważam, że to jest potwornie marnotrawne, że choćby właśnie ta nauka ze zrobienia jednego projektu niekoniecznie idzie w zrobienie kolejnego projektu tego samego rodzaju, tylko no jest taka szarpanina o zlecenia i być może tym razem ci zrobią, być może tamci. No to jest jakieś takie niewydajne i nie służy nam. To chyba jest idealna wizytówka systemu kapitalistycznego, o tym, co mówisz. Wydaje mi się też, Grzesiek, że to jest piękna wizja i chciałbym do tego dążyć, bo tutaj problem jest taki, że bardzo, bardzo dużo tych dokumentów też jest niespójnych ze sobą, prawda? Mówiłeś o planach miejscowych. Ja bym chciał sobie porównać bardzo szybko plan miejscowy na przykład z Warszawy i z Gdańska, ze Szczecina i z Katowic i tak dalej, i tak dalej. A on jest każdy inny, oparty na innych zasadach, przez inne systemy rysunkowe i myślę, że to, co proponujesz, ułatwiłoby też to, nad czym obecnie się zachwycamy, czyli analizę wszelkich danych związanych z architekturą i urbanistyką. Skandalem jest dla mnie nawet to, że wewnątrz jednego miasta te plany są tak różne, oparte na różnych standardach i zasadach. Ja kiedyś pracowałem przez chwilę z 10 lat temu w Urzędzie Miasta i byłem na zebraniu dotyczącym jednego planu przygotowywanego i zapytałem architektów, gdzie jest najbliższa szkoła. Okazało się, że oni sobie nie zadali sobie trudu, żeby sprawdzić, co się dzieje w planach dookoła, na tych innych wycinkach. I byli totalnie zaskoczeni tym pytaniem, bo oni sobie ściubolili ten swój kawałeczek pola i tyle. A czy to nie jest jakiś taki problem w ogóle tego zawodu architekta, architektki, urbanisty, urbanistki, że jesteśmy bardzo egocentryczni i skupiamy się na tym, co mamy. Oczywiście to się też bierze z pieniędzy, ale że nie ma chęci współpracy pozabranżowej, że być może do takiego projektu planu miejscowego powinni być wzięci analitycy, również ekonomiczni, planiści, którzy mają zdecydowanie szersze pojęcie o tym, co się dzieje i że ta szkoła na przykład jest parę metrów dalej. Wiesz co, ja bym nie generalizował, że architekci, że ten zawód jest wpisany w jakiś egocentryzm i że to jest ten powód. Jest bardzo dużo architektów, którzy chcą współpracować, którzy rozumieją, że to jest praca interdyscyplinarna i że architekt mógłby być takim dyrygentem, który taką interdyscyplinarną orkiestrą zawiaduje. Ale myślę, że to się rozbija tutaj w dużej mierze o pieniądze, że kiedy tak dużo zleceń jest wyszarpywanych w przetargach, to po prostu cię nie stać na to, żeby podejść do tego idealistycznie. No musisz mieć naprawdę, musisz być bogaty z domu, żeby sobie pozwolić na taką rozrzutność. I albo po prostu lubić wykonywać bardzo dużo pracy za darmo, nie mieć szczęśliwego życia prywatnego. Niestety. Wszystko nam się rozbija o pieniądze, to prawda. To jest też zaleta duża pracy publicznej architektów, dla architektów, że mogą nie uczestniczyć na przykład w walce o zlecenia, prawda? Tylko mogą w ramach takiego aparatu już zbudowanego rozwiązywać zlecenia, które przychodzą, bo przychodzą. Tak bym to sobie wyobrażał w każdym razie. Rozmawiając o zawodzie, chciałbym przejść płynnie do twojego zawodu. Przedstawiasz się również jako krytyk architektury i mam wrażenie, że u nas w kraju ten zawód za bardzo nie istnieje, a przynajmniej jest bardzo małe grono osób, które to wykonuje. Przez to ta krytyka architektury jest punktowo fantastyczna, ale nie rozlewa się odpowiednio po kraju.
stąd powstają takie straszne potworki architektoniczne, bo ludzie boją się, mam wrażenie, krytykować czyjąś pracę. Jak to jest wykonywać ten zawód, Grzesiek? Jak to jest super. Natomiast jeśli pytasz o to, dlaczego jest tak mało krytyki, no to myślę, że są dwa zjawiska. Jedno jest zupełnie ponadczasowe, to znaczy architekci często nie chcą krytykować wewnątrz swojego środowiska. I od zawsze w zasadzie jest tak w Polsce, że większość osób, które piszą o architekturze, to są architekci praktykujący. No i jest to pewna taka ostrożność, solidarność zawodowa, grzeczność może też, która powoduje, że się nie wali po kolegach, a czasami by się przydało dla dobra wspólnego. Natomiast druga rzecz jest taka, że jednak no popatrz, ile jest tych mediów, które mogłyby pisać o architekturze i mogłyby dać pracę. Tego jest coraz mniej. Magazyny architektoniczne mają się gorzej niż kiedy ja startowałem, te kilkanaście lat temu. Gazety lokalne, regionalne, które miały często takiego dyżurnego krytyka architektury czy osobę piszącą szerzej po prostu o przestrzeni, o nowych inwestycjach, ale nie tylko na zasadzie przepisywania informacji prasowych, no też mają się coraz gorzej i tną takie treści. I to jest troszeczkę, jeśli spojrzę na to znowu globalnie, to jest dziwne, bo są jeszcze... Jest zawsze o wiele więcej było etatowych krytyków literackich, teatralnych, krytyków sztuki, ich też jest coraz mniej oczywiście, a takich krytyków architektury piszących dla ludzi było stosunkowo mało, co jest nieproporcjonalne w stosunku do oddziaływania tej dziedziny, prawda? Bo architektura jest wszędzie dookoła nas, nie ma od niej ucieczki, spektakl zobaczy parę tysięcy osób, czy parę dziesiąt w najlepszym przypadku, w przypadku dużego sukcesu teatralnego, a budynki mija kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie na przykład. Jeden budynek, ma zdanie. I tu znowu wszystko się rozbija jednak o taką pewną ekonomię działania. Ja miałem ogromne szczęście, bo miałem, spotkałem odpowiednio wcześniej osoby, które mi powiedziały jeszcze na studiach, że fajnie piszę i może powinienem się tym zajmować, jak Ewa Kuryłowicz. Miałem to szczęście, że odpowiednio wcześniej zauważyła mnie Ewa Poremska, redaktor naczelny architektury Murator, i zaproponowała mi pracę w 2005 roku, bo akurat tworzono nowy etat i zadzwoniła do mnie, bo już wiedziała, że coś tam sobie pisze. No ale ile etatów się otwiera w czasopismach architektonicznych? Znaczy raz na ile lat to się zdarza? To jest duży problem, że po prostu nie ma rynku na taką pracę i dopóki sobie nie znajdziesz nawet czasu po godzinach robiąc coś innego, albo nie wywalczysz sobie jakiejś pozycji, tak żeby móc z tego żyć, z pisania, jak mnie się udało po kilkunastu latach, no to trudno jest się tym zajmować full time. Jest to zajęcie jednak dość luksusowe i to chyba jest odpowiedź, dlaczego tak mało osób się tym zajmuje. A czy to trochę nie jest tak, Grzesiek, jak mówiliśmy o przyszłości, a czy marzeniach dotyczących zawodu architekta, urbanisty, że część mogłaby być działać przy państwie? Czy to nie jest tak, że to państwu powinno zależeć na tym, żeby ta krytyka była, bo to wpływa na edukację i wpływa na jakość tej architektury? I może to jest ten model, do którego powinniśmy dążyć, że powinni być, zabrzmi to źle, ale państwowi krytycy architektury, którzy by po prostu byli w stanie oczywiście na stopie niezależnej recenzować naszą miejską i architektoniczną rzeczywistość. Ja myślę, że akurat tutaj upaństwowienie by dobrze nie zrobiło. Potrzebne jest na pewno, bo niezależność czyniłoby taką osobę bardzo zależną jednak od mecenasa. Natomiast ja widzę dużą rolę tutaj dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, taką pośrednią. Znaczy już teraz NIAJU stymuluje troszeczkę krytykę, bo wydaje, bo wspiera jakieś projekty, ale ja życzyłbym sobie, żeby tak jak Ministerstwo Kultury ma programy dotacyjne dla sztuk wizualnych, teatru, tańca, muzyki i tak dalej, literatury, żeby powstał być może taki program dotacyjny, gdzie raz na rok parę milionów złotych jest dzielone na inicjatywy architektonicznej, na przykład czasopismo architektoniczne mogłoby wystąpić o dotację albo jakaś instytucja chcąca prowadzić jakieś projekty internetowe, no wy moglibyście wystąpić o dotację i nie musieć żyć wyłącznie ze zrzutki,
co oczywiście też jest fajne, to też jest potrzebne, bo to buduje pewną lojalność, prawda, że macie wierną widownię, która chce was wspierać. To też jest jakiś taki zwrot energii z kosmosu, a nie tylko czekanie na przykład ministerstwa. Ale stabilność mogłyby takie długoterminowe dotacje budować dla tych właśnie platform służących krytyce i dyskusji o architekturze. To jest ciekawe, co mówisz i w sumie się bardzo z tym zgadzam, bo znając nie tylko z własnego doświadczenia, ale też innych organizacji, wszystkie organizacje paraarchitektoniczne bądź około architektoniczno-miejskie wpisują się w te programy Ministerstwa Kultury na zasadzie sztuki wizualne, edukacja kulturalna, próbują jakimiś bocznymi drzwiami tam wejść, natomiast nie ma żadnego programu bezpośrednio do nich skierowanego. To jest 100% racja. Jeżeli ktoś nas słucha z ministerstwa, halo, moglibyście coś dla nas uruchomić nowego. Tak, ja myślę, że NIAJU by bardzo dobrze mogły te pieniądze dzielić, zorganizować dobrą komisję. Także ja się cieszę w ogóle, że Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest, bo on ma taką stabilność, której nie ma żadnej organizacja pozarządowa, żadna organizacja pozarządowa i na dłuższą metę może być taką siłą, takim filarem całego środowiska dyskutującego, badającego architekturę. Natomiast myślę, że potrzebny jest też taki program wspierający właśnie te oddolne inicjatywy i też nawet rynkowe inicjatywy. Totalnie, totalnie, pełna zgoda. Grzesiek, przechodząc do już przedostatniego pytania. Okiem krytyka. Idziemy 200 lat do przodu, 300 lat do przodu. Nie ma katastrofy klimatycznej, wszystko się udaje. Czy ten okres, w którym żyjemy obecnie, jest jakiś przełomowy, jakiś normalny? Jeżeli byśmy spojrzeli na historię, tak możemy sobie wyróżnić różne okresy w życiu architektonicznym. Czy teraz możemy? Czy to jest jakiś po prostu postmodernizm? Czy jednak zaczyna rodzić się coś nowego? To bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że nie mógłbym od niego uciec, mówiąc, że dopiero właśnie z perspektywy się przekonamy. Myślę, że żyjemy w o tyle wyjątkowym okresie, że przedtem wszelkie epoki czy takie wielkie narracje można było sobie wygodnie z europejskiej perspektywy nazwać i wyróżnić, prawda? Bo obchodziła Europę tylko Europa. Natomiast żyjemy w tak połączonej, tak zglobalizowanej rzeczywistości, że nawet trudno dominującą narrację wyróżnić. Tą dominującą narracją jest pewnie po prostu kapitalizm globalny, który wpływa na tworzenie na pewne wzorce zagospodarowania przestrzeni, na pewne formy. Ja się bardzo na przykład w zeszłym roku uśmiałem, kiedy, nie pytaj mnie jak, ale dotarłem do publikacji w gazecie chyba Dallas Morning Star, to jest taka teksańska wyborcza, która ma bardzo fajnego właśnie etatowego krytyka architektury, który zrobił infografikę z przeciętną amerykańską mieszkaniówką. I się okazało, że ta przeciętna amerykańska mieszkaniówka rynkowa w tej chwili wygląda tak samo jak Polska. Znaczy ma jasne elewacje, poziome okna, płaskie dachy, drewno albo imitację drewna, albo kamień lub imitację kamienia, ale coś kremowego w każdym razie na wstawkach na tej elewacji. W zasadzie jedyna różnica była taka, że w Ameryce przepisy pozwalają na budowę takich budynków wielorodzinnych, wielopiętrowych z drewna i tam często tak się właśnie dzieje, więc ta biała elewacja neomodernistyczna imituje, jest na drewnianej konstrukcji, u nas to się jednak muruje. I także okazało się, że ten sam system finansowy wyprodukował podobną bardzo architekturę mieszkaniową. I to jest dla mnie typowe dla naszych czasów, że te instrumenty finansowe, mechanizmy rynkowe, które są takie same właściwie na całym świecie, poza jakąś, nie wiem, Koreą Północną czy Kubą, produkuje bardzo podobną architekturę i pewnie to będzie ten znak epoki, to będzie ta neomodernistyczna mieszkaniowa. To będą te biurowce z poziomymi, pionowymi, nieregularnymi żyletkami lub płytkimi żyletkami imitującymi takimi panelami imitującymi żyletki na elewacjach. To będzie pewnie rozpoznawane jako architektura naszych czasów, a nie jakieś jednostkowe wielkie muzea czy gmachy publiczne. A propos przyszłości, już zmierzając do końca tej rozmowy, Grzesiek, jakie plany na przyszłość? Pytam o zawodowe, pewnie po tej wspaniałej książce. Szykuje się kolejna wspaniała. Możesz coś zdradzić, czy jeszcze nie? Mogę zdradzić trochę, a mogę
trochę zostawię dla siebie, bo nad jedną książką pracowałem równolegle właściwie z tamtą i w tej chwili ją kończę. To będzie biografia Bohdana Pniewskiego, architekta, który przed wojną i po wojnie był ulubionym architektem władzy w stolicy. Przed wojną projektował na przykład MSZ, Świątynię Opatrzności, po wojnie Sejm, NBP, odbudowę Teatru Wielkiego. Jest bardzo ciekawym przykładem architekta, który takiego sługi dwóch panów, który świetnie się w obu rzeczywistościach politycznych odnalazł i próbuje odgadnąć sekret tej kariery i tej niezatapialności Bohdana Pniewskiego. To jest coś, co być może jeszcze pod koniec roku się ukaże, jeśli wszystko się dobrze uda, bo kończę w tej chwili tekst, także jeśli potem prace redakcyjne pójdą sprawnie, to nie ma przeszkód. No i mam jeden projekt, o którym bardzo chciałbym się podzielić, który w tej chwili negocjuję z wydawcą, ale jeszcze nie mogę, może za parę dni. Moglibyśmy za dwa tygodnie pogadać, bym już mógł powiedzieć. Jestem nim bardzo podekscytowany. Ale generalnie pisać. To dostałem super właśnie zwrot energii z kosmosu, z tą książką, z najlepszym miastem świata, która chwyciła bardziej niż bym się spodziewał, bo bałem się, że to będzie książka może za bardzo warszawska dla pozawarszawskiej publiczności, może za bardzo gęsta, historyczna dla ludzi, którzy interesują się architekturą, ale okazuje się, że coś tam chwyciło i bardzo mnie to cieszy. Więc będę, chcecie, to będę więcej pisał. Pisz więcej, chcemy, marzymy o tym, Grzesiek. Nie mogę się doczekać właśnie, co nowego negocjujesz z wydawcą. Książka faktycznie nie jest za bardzo warszawska. Jest, moim zdaniem, jest bardzo taka swoja. Czuć te ludzkie historie i można je przełożyć nie tylko przez pryzmat Warszawy. Bardzo ci dziękuję, Grzesiek, za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Piątek. Na koniec chciałbym przypomnieć o konkursie do wygrania właśnie tej książki Najlepsze miasto świata Grzegorza Piątka. Wystarczy w komentarzu odpowiedzieć na proste pytanie, jakie jest najlepsze miasto świata i dlaczego. Czas do jutra. Patronem odcinka było wydawnictwo Foksal, grupa wydawnicza Foksal. No a teraz chciałbym wam jeszcze opowiedzieć, kto będzie jutro i kto będzie w czwartek. Najbliższy czwartek zobaczymy w ramach Miasto Ranka już regularnego Dorotę Leśniak-Rychlak z Autoportretu. Natomiast w czwartek w ramach cyklu Pobudki usłyszymy się z Agnieszką Labus z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i z Fundacji Architektura Lab 60+. Dziękuję wam za dzisiaj i do zobaczenia, a realizowali audycję Bastek Łąka z Aleksandra Kopeć, za promocję odpowiada Klaudia Mańka i Aleksandra Kopeć, za identyfikację Patrycja Mola, a prowadził rozmowę Łukasz Harat. Dzięki, do zobaczenia jutro. Cześć.